Czy pan przechodził taki klasyczny nastoletni bunt? Moja babcia nazywa to gadzim mózgiem. Ale to jest taki bunt wobec tego, co zastane rzeczywistości. Miał pan coś takiego, czy nie pamięta pan takiej sytuacji? No nie było powodu, żeby się za bardzo buntować przeciwko moim rodzicom, którzy byli porządnymi ludźmi i starali się nam jak stworzyć najlepsze warunki życia. Jeżeli miałem jakąś energię, no tak, taki się urodziłem, to szło wyczynowy sport. A także no, nie ukrywam, że byłem niezłym uczniem i w szkole podstawowej, i w szkole. A jeszcze jedno mogę powiedzieć, w szkole, zwłaszcza podstawowej, robiłem bójki.